Ajo w tej chwili, Hanika dziewiąty. Antonelli impact, Ajo! I teraz walczy Niklas Ajo, no jak na krosie omija te bandy, no co on tam wyprawia, robi Colina Edwardsa, strzela przez linię, na kolana, coś niemożliwe. Ależ punkty za styl tutaj, absolutnie. Niklas Ajo, no co on tutaj wyprawia. Witam Państwa serdecznie w nowej kooperacji z Empirim. Dzień dobry Państwu. Tak. Jesteśmy na torze Sepang i w dość nietypowy sposób rozpoczynamy sezon. Jak przewidujesz twój debiut? No cóż, po samych kwalifikacjach tutaj mam nadzieję na jak najszybsze przebicie się naprzód stawki. Tak, i zobaczymy jak nam pójdzie pierwszy start sezonu. Trzymajcie kciuki. I ruszyli. Dobry start. Uuu, przestrzeliłem. Oj, ja też tam. Kontakt z Verstappenem. Verstappen, a, to żeś to widzę ładnie. O, widzę cię już w usterku. Też Schumachera już wyprzedziłem. Dobrze, się ładnie przebił na starcie. No. Uszkodzenie przedniego lewego zawieszenia. Ja pomnij w boksie. I trzecia pozycja, jest dobrze. Od czego by tu zacząć? Jak sami widzicie, jeździmy na modzie RT 2001 z przerażającymi, ryczącymi silnikami V10 do pojemności 3 litrów. Tak. Ja w międzyczasie tutaj skupiłem na drugą pozycję. Tak, i już w zasadzie siedzi mi na ogonie, a bardziej na skrzydle. Możecie się zastanawiać, dlaczego zaczynamy od Malezji, a nie od Australii. Wyjaśni nam to partnerze. No po prostu postanowiliśmy zacząć kolejny sezon nietypowo, zaczynając od Malezji. Też tor w Australii nie był... nie był przygotowany do końca na inaugurację sezonu, więc postanowiliśmy przenieść się do Malezji. Dokładnie tak. Jakie ciekawe rzeczy zostały tu wprowadzone? Po pierwsze, kalendarz, który liczy zaledwie 12 eliminacji, więc tutaj praktycznie każdy wyścig będzie miał duże znaczenie. Dużą wagę. Nie będzie tak jak to było kiedyś, gdzie było łącznie 25 rund i praktycznie każdy miał szansę na duże punkty. Choć z drugiej strony teraz punktuje aż 15 zawodników. Tak, a więc to jest szansa dla kierowców, którzy no po prostu, którym się ten wyścig nie uda, zawsze mogą dojechać do środku tabeli i mieć te kilka punktów. Dokładnie. A propos punktujących, nasza już taka mała legenda co do punktowania, czyli Kachaki niestety jest w tej chwili na ostatniej pozycji ze sporą stratą do 21. Ralfa Schumachera. Ale, a więc dramat kierowcy Williamsa. Dokładnie. Tak samo kierowcy McLarena, który zazwyczaj słynął z tego, że był w stanie dojechać w okolicach 15. miejsca, ale chyba tym razem mu się to nie uda. Ale nie zapominajmy, że mamy jeszcze te 20 okrążeń. No i też wiele może zmienić się w boksie. Dokładnie. A propos boksów, no my postanowiliśmy pojechać agresywniejszą taktyką na dwa pit stopy, natomiast reszta jedzie na jeden pit. I to wyjaśnia nasze początkowe tempo. Tak. No, reszta przeciwników ma pełne walki, natomiast no my nadaliśmy tak około połowę z tego. Dokładnie. Czeka nas dodatkowe posty. Ja właśnie zalałem 120 litrów, jak trzymam obecnie 91, a jak jest w twoim przypadku? Ja zalałem 6 litrów mniej. Będzie calculated wszystko. I to mimo zużycia 13 litrów na okrążenie, aby jednak do tankowań dochodziło w trakcie wyścigu, a nie żeby dochodziło do procesji. Ja tutaj mam wyliczone wszystko. Nie martwcie się raczej o to. Oj, powinienem się martwić o moje błędy. Jednocześnie po raz pierwszy w historii doszło do sytuacji, że jakby
nie wiem jak to się nazwać, ale jakby współkooperator, czy jakoś tak... Jeździ w innym zespole. Dokładnie, że ja jeżdżę w Ferrari po raz drugi z rzędu w sumie, a on przeszedł do głównego konkurenta z pierwszego sezonu dawnej kooperacji, czyli do Williamsa. Silnikiem wszystkich znanych i lubianych, czyli silnikiem BMW. Oczywiście. Mamy też drugą rywalizację pomiędzy braćmi Schumacher, Michael Ferrari, Ralf i BMW, tak więc tutaj mamy podwójną rywalizację. No właśnie. Obecnie Michael Schumacher jest bardzo wysoko, bo jest na piątej pozycji. Tak, Ralf pilnuje na razie końca stawki. Za Jozem Verstappenem, obecnie między Empiriem, a właśnie Verstappenem jedzie Jean Alesi, za kierownicą francuskiego bolidu ekipy Prost. A z kolei za Michaelem Schumacherem jedzie jeżdżący za obejrzeń Nick Heidfeld. A na siódmym miejscu jest drugi za Rose'u, czyli Enrique Bernoldi. Przed Luciano Bulli wiedziała, no, że... Jak na razie bardzo dobry występ obu kierowców, a Rose'a. I także, no nie ma on sensacji, jest też aż dziewiąta pozycja Davida Coultharda. A więc McLaren wcale nie rozpoczyna aż tak tragicznie. Jeżeli dobrze widzę, to tam chyba Häkkinen już zaczyna się powoli dobierać, gdzieś ja nawet tam wyprzedził. Tak. Jest już 20. Tak, jest 20. Jest tuż za Fisichelą, a wyprzedził właśnie Ralfa Schumachera i Oliviera Panisa, znanego przez niektórych Oliwierem Penisem. No zdarzyło się na testach przedsezonowych, że Patryk zdołał połknąć tegoż zawodnika. Nie sugerujmy za wiele. Dobrze, dobrze. Skupmy się na jeździe. Ostatnio... No widzimy, Häkkinen się powoli przebija i wychodzi na to, że jednak będzie w okolicach tego 15 miejsca. Dokładnie. Ostatnio serwis podatki. Nie wiem, naprawdę. To się zobacz! Dobrze. Dobra, już włączam. Ja. Nie, ja się czuję. Dobrze. To trzeba wyciąć. Można się już spodziewać tu kontrowersji poza torem. Tu... Ja wyczuwam dramę. Będzie karakan. No w sumie racja. Ale przede wszystkim tu chodzi w tej chwili o to, żeby po prostu upamiętnić tę historię, ponieważ no nie wiadomo, jak sprawy będą wyglądały za na przykład tam, nie wiem, rok czy dwa. To jest na przykład rok temu jeszcze nikt... Myślę, że Marcel tutaj skupi się na jeździe, pokaże na co go stać i będzie osiągał lepsze wyniki. No w sumie jakby nie patrzeć, Lewis Hamilton, jak miał te wszystkie rozterki życiowe, czytaj sezon 2011, też był po prostu kierowcą, który słynął z istnienia niespodziewanego magnetyzmu z Felipe Massą i z różnymi... A z Todem Maldonado, ale to akurat każdy z nim. Dokładnie. Miał jakiś kontakt. A kiedy już to wszystko się skończyło, to Lewis no stał się kim się stał, czyli obecnie na tą chwilę jeszcze mistrzem świata. Chyba będzie kolizja. Oj. No tutaj mam spadki. Co się stało, że spadłeś na piątą pozycję? No lagi, nie wytrzymuje laptop. A. Czyli widzę, że jednak Orange nie wytrzymuje, czyli silnik BMW widocznie został poskładany na szybko i po prostu nie jest. Hej, jednak się jeszcze trzyma, tylko czyjeś skrzydło tam wyleciało. RS, kurde, nie no. I tak samo jak dwa lata temu wyścigiem specjalnym chyba najważniejszym będzie jakby wyścig po meczu sezona w Indianapolis 500, który będzie tak samo jak kiedyś swoistym podsumowaniem roku, więc liczę na to, że uda się zaprosić do tego niemałą grupę innych osób. Oprócz tego będzie jeszcze też specjal z toru Jacksonville, którego niestety nie mieliście okazji oglądać, oraz 100% wyścigu na torze Spa, który, jeżeli dobrze pamiętam, zakończy europejską część sezonu.
Zgadza się, ja niestety stoję na środku... na środku toru i nie mam kontroli nad pojazdem. Czyżby dramat kierowcy Williamsa w pierwszym wyścigu? No, lagi niestety. O, widzę cię. No, widzę lagi naprawdę poważne. To może być dramat klasyfikacji również. Mogę namieszać coś. Właśnie. A który jest Ralf Schumacher? Ralf Schumacher jest dopiero 19, czyli wygląda na to, że Williams wyjedzie bez punktów. Jest możliwe. A pomyśleć, że w drugim wyścigu przedsezonowym zdobyli dublet, więc widać, że stali się praktycznie od bohatera do zera. Obecnie zmianą w czołówce jest to, że Jos Verstappen jest aktualnie drugi przed Alesim. Nie mamy praktycznie bez chyba żadnych zmian. No Zauber Nogi wiedzie obecnie Kimi Raikkonen, więc bardzo przyspieszył ten młody kierowca Zaubera. Za nim także dobrze jadący Jenson Button w Benettonie. No i dziewiąty jedzie Erwani w Jaguarze. Jak widzicie, stan opon przedniej lewej nie jest za dobry, jest tylko 30%, a trzeba będzie wytrzymać jeszcze dwa okrążenia bodajże. I widzimy Pidiego w alei serwisowej, a przynajmniej z tego co nam wskazuje lajkami zwany też gidem. To chyba będzie niestety dla mnie koniec jazdy. Tak, to jest chyba koniec, bo widzę jeszcze czerwony znak, który oznacza, że zawodnik zakończył już jazdę. Niestety w takich warunkach nie da się jechać. Jak to mawiał kiedy, 40 lat temu Niki Lauda. Podobne, no tutaj. Te szkody. Aktualnie mam 15-sekundową przewagę nad Jossem Verstappenem, a 18 nad Jean Malezi. Ale te przewagi nie robią dużej różnicy, biorąc pod uwagę, że boksy bardzo długo trwają, ponieważ ograniczenie prędkości to zaledwie 60 na godzinę, a postój w boksie trwa średnio 10 sekund. Więc to jest jakieś tutaj pół minuty liczyliśmy na testa. Może nie całe, 25 sekund co najmniej. Ale myślę, że udało się wyrobić na tyle dużą przewagę, że może wyjemy na ostatniej pozycji, jak to zazwyczaj bywało. A też tam trochę arakanizowałem. No i ta strata przeciwników do ciebie mogła się zwiększyć. Trzeba zacząć się zastanawiać, czy zjechać już teraz, czy poczekać jeszcze jedno okrążenie. No oczywiście opona wolałaby, żeby już nie musiała być hakowana, ale tutaj decyduje ilość paliwa. A tutaj w tej chwili toczą losy o to, czy będzie litrów na tyle, żeby ujechać jeszcze, czy już zabraknie tych litrów i trzeba będzie niestety wjechać. Nie wiem. No cóż, ja tutaj staram się uporać z tymi lagami, ale niestety nie wychodzi. Miejmy nadzieję, że do następnego wyścigu w Australii uda się to trochę opanować. Też mam taką nadzieję. Dobra, udało się ograniczyć nieco zużycie i liczę na to, że uda się dojechać, więc jadę dodatkowo okrążenia. A jak wygląda sprawa ostatnich okrążeń? No mimo wszystko jadę już nie wcale takim dużo szybszym tempem, bo tylko jakąś sekundę szybciej odrywali. A opona już naprawdę walczy, bo to jest tylko 10% lewej przedniej, więc może być lekko dramatycznie na koniec. Więc też trzeba oszczędzać do mocno. Na tym ostatnim okrążeniu, na tym pincie.
Oj, będzie dramatycznie, nie powiem. 4%. Chwila napięcia. 3. Zaczynamy już trzeci sektor. 2%. 1%. Został jeszcze tylko w sumie dwa zakręty zostały. Ale to już będą lewe zakręty, więc teraz się powinno to pomóc. Więc opona może nie oberwie aż tak bardzo. No już. Oni. Zbliżasz do boksu. Dokładnie, a więc opona obłoż wytrzymała. Ale trzeba przyznać, że trochę dramaturgii było. A MPG już widzimy. Postanowił opuścić padok. No niestety. Że chociaż drugi z kierowców dowiezie jakieś punkty. Który jest obecnie Ralf Schumacher? Ralf Schumacher jest poza punktami. No, Mika Hakkinen jest na 18 pozycji, a Ralf Schumacher jest 19, więc niekoniecznie. Ale to wynika z tego, że Luciano Burti, który w tej chwili ostatni od już był w alei serwisowej. Więc to on chyba musiał stracić te przednie skrzydło. Po kolizji ze mną. A ja wyjechałem na pozycji 16 między zawodnikami Jordan za Jarno Trój, ale przed Heinzem Kwadratem Frenzenem. Czy będzie atak od razu po wyjściu z alei serwisowej? Tak jest. Jest to atak zakończone powodzenie i już wejście do strefy punktowanej. Teraz będzie oczywiście trudniej odrabiać ze względu na ilość paliwa. To ja już nie będę tak miał przewagi, jaką miałem do tej pory. No i czekamy oczywiście kolejny pit stop. Spin! Dobra. Spadłem na 18 miejsce, a więc tuż przed Ralfa Schumachera. A niech to. Dzięki temu Mika Hakkinen zdążył nieco odskoczyć od niego. Hakkinen już 17, a więc powoli zbliża się do tej magicznej 15 pozycji. Dokładnie. Ale już może przyjdzie moment, że ja go wszystko tam wyprzedzę. A w tej chwili zawodnicy pewnie wracają tempo. 39,6 zrobił właśnie Frenzen na ostatnim okrążeniu i pewnie teraz będzie jeszcze szybciej. No teraz troszeczkę zwolnili, no 41 zrywa się kręcem. Najszybciej bez wyszczenia przyznam, że ja mam Kent, który zrobił minutę 39,5, który pojechał nawet szybciej niż liderujący obecnie jest Verstappen o 0,2 sekundy. Więc tutaj powoli przeciwnicy się rozkręcają. Trochę o czym nie mówiliśmy. Nie wiem. Zdaje się, że chyba to, co najważniejsze już żeśmy powiedzieli. Tak. No dokładnego kalendarza to nie jestem w stanie powiedzieć, ale mogę powiedzieć to, co zapamiętałem. Czyli po tej rundzie będzie Australia w Melbourne. Później będzie bodajże Barcelona. Po niej będzie Austria na autorze znanym nam jako Red Bull Ring, chociaż wówczas to był A1 Ring. To się? To będzie czwarta runda. Później będzie Monaco. Po Monaco będzie właśnie Indy 500. Później będzie Hockenheim na tej długiej 8-kilometrowej pętli. Hungaroring. Monza. Właśnie później będzie specjalna Spa. I właśnie rundę i sezon zakończy wyścig w Brazylii. To wszędzie dla mnie. Więc po raz pierwszy w historii sezon nie zostanie zakończony w Abu Dhabi, no ale oczywiście w sezonie 2001 taki tor nie istniał.
No to on zabił został dopiero zrobiony 8 lat później, także to jest duża różnica. Dokładnie. Tam widać, że się dotrze ostra walka. I w tej chwili będzie walka duetu McLarena i właśnie Mika Hakkinen awansował na to słynne 15 miejsce. A więc to już jest norma. Ale za chwilę mogę go dopaść, tylko muszę najpierw dopaść Frentzena, którego dopadłem właśnie w tym momencie. A więc jeżeli wszyscy podnieśliśmy tempo, ja zrobiłem 1.38.3, ale też na przykład Frentzen zrobił... Frentzen, Schumacher i Pani zrobili też czasy na poziomie 38.9, więc nie pojechali wcale ode mnie dużo wolniej. Więc może jeszcze zdołaj się podciągnąć za mną i trochę z tego wyciągnąć. Mamy laga w tej chwili, ale już... odlagowało się. No na szczęście się odlagowało. I udało się wyprzedzić Hakkinena, więc jest już awans na pozycję numer 15. Podejrzycie, serwer tego nie pokazuje, bo właśnie z powodu laga pokazuje, że jestem dopiero 19. A to błąd klasyczny serwera. Dokładnie. Teraz właśnie jest pozycja numer 15, no teraz było wolniejsze odciążenie, ale jest to wiadomo z tego powodu. I za chwilę być może dopadnę drugiego kierowcę McLarena. A po nim przyjdzie kolejna Giancarlo Fisichella. Do 10 Marqueza tracę 4 sekundy, więc to nie jest jeszcze wcale tak dużo. Ale nie wiadomo, jak się mogą potoczyć dalsze losy wyścigu, a paliwa starczy jeszcze tylko na 4 okrążenia, więc... Już wkrótce się szykuje kolejny pinto, bo zostało jeszcze tylko 9 okrążeń do mety, jeszcze nawet nie cało 9 okrążeń. Pamiętajmy, że również cała reszta będzie zjeżdżać. Więc tutaj... można trochę zyskać, można trochę stracić. Jeżeli dobrze pójdzie, to może nawet pojadę tylko na poziomie minuty 37, co powiem szczerze, byłoby dla mnie sporym zaskoczeniem, choć teraz Alezi zrobił rekord sektora numer 3. Więc w tej chwili cała stawka generalnie podkręca tempo, skoro nawet właśnie Alezi zrobił na 38.2, więc naprawdę tempo bardzo wzrosło, nawet zrobił właśnie 37.8, więc robi się w sumie coraz bardziej dramatycznie. No i coraz szybciej przede wszystkim. Robi się ciekawa walka pod koniec. Dokładnie tak. A tymczasem widzę, że Jarno Trulli 12, czyli w sumie on się przebił po parę pozycji. Uciekając chyba przede mną. No i pamiętam, na starcie był bardzo daleko, w okolicach myślę 15 miejsca. Dobra, teraz trochę odpuścił Trulli. Może się uda zaatakować, nie da, tak? Ale nie mógł być w pełni udany, ponieważ Marquez trochę przyblokował. I teraz też trochę to blokuje, ale próbuje. I przedzam w tym miejscu, w którym parę okrążeń wcześniej przyznałem Frentzena i jestem już na pozycji 11. Jeszcze niedługo jazdy do boksów, a więc tam też pewno wiele może się ciekawego wydarzyć. Jestem w tej chwili tylko 1,5 sekundy za Gastonem Maschenem z ekipu Prosta, a 9 jedzie drugi za Niku Binazzi. No, czy legenda, to trudno powiedzieć, ale mimo wszystko znany kierowca Fernando Alonso. No, kierowca, no, widać na testach było, widać, że bardzo, bardzo dobrze jeździ ten kierowca. Powoli zbiera doświadczenie. Życzymy mu jak najlepszej przyszłości. Prawie, że formuł jeden, tak. Dokładnie. Teraz okrążenie jest trochę wolniejsze. Można powiedzieć, że jest Verstappen będzie ode mnie minimalnie szybciej. Ale było to być może powodowane tą walką z Frentzenem, nie Frentzenem, tylko Trullim i Marquezem na początku sektora numer 2. Ale teraz jestem tuż za Maschenem.
i być może się długo dojdzie do kolejnego ataku. Nawet już była próba, jest uślif Jensona Batona. Ojoj. Więc jest już awans na pozycję dziewiątą. Więc coś zaznicy strasznie zwolnili. Teraz była prawie, że próba karkołomnego ataku na Alonso, ale nie mogła się ona udać w tym miejscu. Będzie próba wejścia do pierwszej ósemki w najbliższym czasie. Wszystko na to wskazuje. Zwłaszcza, że ja, czyli zawodnik Ferrari, będzie zjeżdżać już na następnym okrążeniu. To... Dośmy kierowców przed tobą, a więc no... 6-7 okrążeń. Pełne walki. No, szykuje się bardzo ciekawa walka. Teraz mi będzie troszkę gorzej, bo 3,5 sekundy straty do Kimiego Raikkonena, a do Michaela Schumachera ponad 5 sekund. Zaskakująco wysoko jest Jacques Villeneuve, bo jest na 5 pozycji, ten nawet wyprzedził Bernardiego i jest 4. Więc zawodnik ekipy Villeneuve naprawdę szokuje w tym wyścigu, biorąc pod uwagę jego wyczyny w wcześniejszym sezonie. No tak. Zaczęli jeździć zawodnicy. Zjechała w tej chwili większość w sumie kierowców, raz dzięki temu awansować na trzecią pozycję. I wcześniej wspomniany Jacques Villeneuve jest obecnie liderem. Więc no, jeszcze nie musi zjechać do boksu, ale z pewnością będzie na bardzo wysokiej pozycji. Dokładnie tak. W tej chwili najbliżej jest właśnie Max Verstappen i on jest 6, więc jest całkiem wysoko. No coś czuję, że może być zwycięstwo dla Ironika Arrows. Ale zaskakujący występ. W pozytywnym sensie. Już jestem za tuż za Kim Raikkonenem, ale w tej chwili będę zjeżdżał na rajce listowej, więc nie zrobi to tak dużej różnicy. I prawdopodobnie w tej chwili zjedziemy wszyscy, cała pierwsza piątka. Udało mi się przejść Raikkonena, ale przed wjazdem do Alpinsu? Tak, udało się, więc wjadę jako drugi. Tuż za Jacques Villeneuve'em. Jestem już w olei serwisowej i zobaczymy, czy uda się wyjechać stosunkowo wysoko, tylko 9 sekund, więc nie jest źle. Wjeżdża też Fernando Alonso, więc zgadza się, cała pierwsza piątka tam wjechała i teraz już Verstappen z Alesi wychodzą na prowadzenie z powrotem i Kimi Raikkonen wjeżdża oczywiście tuż za mną, a Jacques Villeneuve to wie oczywiście przede mną. I wyjechałem na pozycji siódmej, więc udało się nawet nieznacznie zyskać przed pitstopami, znaczy w ciągu pitstopu. Zostało jeszcze 5 okrążeń do mety, więc jeszcze w sumie będzie czas, żeby powalczyć. Powtórz, bo cię przycina. No i w tej chwili widzę, że dalszemu jeżdżącemu trochę już zaczyna nawalać system komunikacyjny, bo w tej chwili można w sumie tłumaczyć jego tekst alfabetem Morsa, w sensie, że po prostu jest tak wyrywkowo, no to jest takie Jest atak na Villeneuve'a. Dość karkołomny, ale jest zakończony powodzenie, więc jedzie awans na 6 pozycję i teraz czas zacząć doganiać mojego kolegę zespołowego, Michaela Schumachera. Kiedy poprzednio startował, znaczy nie, w 2020, poprzednio to w sumie nie wiem nawet, który był, ale 2 sezony temu, to został w sumie wicemistrzem, będąc tu za mną.
pod ogromną stratą, ponieważ wówczas to było 232 punkty w duecie z Pawluzem, wtedy to było, a ja zdobyłem tych punktów 400, no ale jednak wiadomo, że to był wtedy bardzo duży sezon. Temperatura torła 34 stopnie, więc jest bardzo atmosfera gorąca nie tylko na trybunach. Chociaż w sumie jest coś innego w takim klimacie. I w tej chwili walnąłem rekord sektora. Więc z tempo na wszystko jest bardzo dobre. Ale musi być dobre, bo zawodnicy pozostali też nie odprzają, skoro robią niskie 39. Jeżeli chce jeszcze liczyć na walkę o wysoką pozycję, nawet do trzecie miejsce, to ja wszystko nie mogę odpuścić. I myślę, że to jest chyba właśnie mój cel, żeby dojechać na trzecim miejscu, bo tracę do Eiffelda 5,5 sekundy. Natomiast pierwsza dwójka chyba już objechała za bardzo, ponieważ strata do Verstappena to jest aż prawie 17 sekund, więc tu już chyba jest w zasadzie po zawodach. I tam widzimy, że Michał Schumacher atakuje Enrique Bernardiego i jest awans na pozycję numer 4, ale teraz na prostej przezornie Garonza będzie miał przewagę i w sumie to nawet widać. Jadą w zasadzie bok w bok, ale jednak Ferrari utrzymuje zdobytą przed chwilą czwartą pozycję. A ja jadę tuż za nim. Jest atak na Arrowsa, jest atak zakończony powodzeniem, jest już piąta pozycja. To jest już 11 punktów do klasyfikacji generalnej, więc jest bardzo dobrze. Ale i tak, jeżeli się nie mylę, to Arrows będzie miał najwięcej punktów po zakończeniu tego wyścigu. Ale Ferrari też będzie miał spory dorobek, także myślę, że znowu będziemy się pochwalić dobrym dorobkiem, z takimi kierowcami. Lata do zawodników z przodu maleje, już niecałe 5 sekund do Nika Heidfelda. No trochę to, że jest sprząt, tam widać, że Alesi dojeżdża do Verstappena. O, Alesi zrobił teraz bardzo dobre okrążenie, mica 38,8. Ale w tej chwili atakami mimo wszystko najszybciej mica 38,5. Ale przewaga nie była duża, więc mimo wszystko nie udało się wiele odrobić. A zostały już tylko 3 okrążenia do mety, więc trzeba się spieszyć. Nie wiem, jak Schumacher się nie poddaje, bo nie jest łatwo wcale tej pozycji zyskać. Jest, może się zachować walka Ferrari, chociaż jest atak w tej chwili z mojej strony i jest to atak udany, więc jest już awans. Ale Nick Heidfeld odjechał mocno, więc nie wiadomo, czy na tej czwartej pozycji się zakończy. Bo na razie niestety na to sytuacja wskazuje. Zobaczymy, jak parę ostatnie okrążenia pozostały w klawisze przede mną.
39. Oprócz Heidfelda. Heidfeld zrobił 38 i 2. Więc pojechał ode mnie sporo szybciej. Więc jego przewaga nade mną jest uzasadniona. Natomiast ja pojechałem raczej tempem na poziomie, ale w jego, więc utrzymuje się tam 12-sekundowa strata. Więc niestety, ale chyba jednak muszę się pogodzić z czwartą pozycją na mecze. Ale przynajmniej będą punkty ważne dla mnie i dla zespołu. Więc zostawiam. No w tej chwili na Heidfeld ewidentnie dogania pierwszą dwójkę, ale niestety braknie mu czasu, aby rzeczywiście mu się udało dogonić. Więc Heidfeld będzie musiał się pogodzić z trzecią pozycją. Ale myślę, że jak na początek to i tak bardzo dobry wynik, zwłaszcza na torze, który jest domowy wyścigiem dla jego sponsora firmy Petronas. I rozpoczynamy ostatnie okrążenie. To już raczej do niczego dramatycznego nie dojdzie. Co najwyżej właśnie pozostaje ta możliwość dojechania na pozycji numer 4 i zdobycia solidnych punktów. Które się bardzo przydadzą na pewno w końcowej części sezonu. User joined your channel. Tyle wyroków uniewinniających. User left your channel. Łata. No, troszkę jest to. Wierzyłem TV. Obecnie takie przycinanie, zresztą na nagraniu zobaczysz, jak trafnicie przycinało, bo jest w tej chwili naprawdę widocznie te widoczne się tak kradły, że poziom działalności tego komputera w skali widoczowej to byłoby chyba 1 mikroprocent w skali wydajności. A tymczasem Jos Verstappen wygrywa wyścig, proszę Państwa. Tuż na nim dojeżdża na Malezji, a na trzecim miejscu jest Campbell. A ja dojeżdżam na pozycji numer 4. Piąty dojeżdża Enrique Bernoldi jednak. Więc Aro zdobędzie bardzo duże punkty. A Kimi Raikkonen tuż przed linią mety wyprzedził Michaela Schumachera. No proszę. Dość sensacyjnie. Ósmy dojeżdża Jean Villeneuve. Dziewiąty Sergio Marquez, więc nie najgorzej. Dziesiąty dojeżdża Eddie Irvine. Jedenasty Jarno Trulli. Dwunasty dojeżdża dopiero Fernando Alonso, więc musiał w końcówce sporo stracić. 13 dojeżdża Luciano Burti, 14 dojeżdża Jenson Button, a ostatni punkt zdobywa Gaston Masken. Hakkinen dojeżdża na 16 pozycji. Ale był bardzo blisko. Dokładnie. Tylko jedna pozycja za punktami, no i dojeżdża przed Ralfem Schumacherem. A więc tam sobie. Dokładnie. Na 18 miejscu mamy Giancarlo Fittipaldi, 19 dojeżdża Olivier Pani, 20 dojeżdża Heinz-Harald Frentzen, a jako ostatni kierowca dojeżdża do mety David Coulthard. Dość duże rozczarowanie, biorąc pod uwagę, że w pewnej części wyścigu był nawet w pierwszej dziesiątce. No ale cóż. To był dopiero początek wyścigu, a wiele zmieniło się w dalszych częściach. Jeszcze raz widok na zwycięstwo wyścigu, dość sensacyjnego. User joined your channel. A
więc Arrows odnosi zaskakujące zwycięstwo, a Pro zdobywa niespodziewane podium. Gratulacje! John Travolta wymachuje batona. Tak, tylko że baton skończył dopiero chyba 14. Co? Dobra, ja to... Miejmy nadzieję, że to jest człowiek bardzo ciekawego i... User left your channel. To by było na tyle. Do zobaczenia już za tydzień w słonecznej, choć może nie aż tak gorącej Australii. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.